Hi. Cześć, jestem Dean Kelly i jestem jednym z twórców Pixar. Znacie to powiedzonko, że jeden obraz równa się 1000 słów? Tak właśnie jest. Za pomocą prostych sztuczek wizualnych możesz komunikować całe spektrum super pomysłów i rozmaitych emocji. I dzięki temu jeden kadr może opowiedzieć całą historię. Pobawmy się w animację. Na początek prosty rysunek, taki jak te, które tworzymy w Pixar. Co widzisz najpierw? Im większy obiekt w kadrze, tym większe ma znaczenie. Jak widać, w tym kadrze jestem gwiazdą. Umieszczając postać w otwartej przestrzeni, gdzie będzie się wydawać maleńka, jest jednym ze sposobów pokazania, jak działa skala. Na przykład drobna postać, wielki świat. Kadrowanie z dołu sprawia, że wydaje się władczy, złowieszczy nawet, a teraz trochę straciłem równowagę. To, co widzisz na ekranie, nie jest przypadkowe i wszystko to pomaga opowiadać historię. Na przykład jedno z ujęć z Ratatouille. Jeden kadr, a od razu widać, jak ważny jest kształt i kadrowanie, kiedy chcemy coś przekazać. Twórca tego ujęcia sam decydował o wszystkich szczegółach, w tym o sposobie kadrowania. Spójrzmy, to Remi, maleńki szczur, ale w tym kadrze i z tej perspektywy zdaje się być tej samej wielkości, co kucharze. Dystans między nim a kuchnią budują szklane panele. Dosłownie powstrzymują go przed spełnieniem marzeń o zostaniu szefem kuchni. Unieruchomiony przez raptem kilka poziomych i pionowych kresek. Ale Remi jest już praktycznie szefem kuchni, a to akurat kluczowe w tej historii. Kształt też nam pomaga. Weźmy na warsztat troje głównych bohaterów z Uniwersytetu Potwornego. W ujęciu jednego z autorów, Mike, Sally i dziekan Scolopendra mają kształty, które potęgują i ilustrują ich charakter. Mike to w zasadzie kulka, ani groźny, ani straszny. Sally przypomina duży prostokąt, trochę toporny i niezbyt gibki. Nie trudno uwierzyć, że jest groźnym straszakiem. A Scolopendra? To kilka trójkątów. Jest kanciasta, ostra i groźna. Taka postać idealnie onieśmiela. Malując opowieści, możesz podpowiadać widzom na wiele sposobów. Kolor przyciąga oko. Odcień, jak coś jest ciemne czy jasne, może wyróżnić obiekt z tła. Wielkość kadru i sposób filmowania też mają znaczenie. Mają wpływ na nasze sympatie dla postaci lub chwili. W scenariuszu I nie ma mocnych ta scena była po prostu sprzeczką małżeńską, ale autorka rysunków wykorzystała elastyczność Helen, która potrafi przejąć kontrolę na chwilę tylko dzięki rozciągnięciu postaci tak, że góruje nad Bobem. Zazwyczaj jednak artysta będzie korzystał z bliskich i dużych kadrów, żeby pokazać postacie. Kiedy pracowałem nad Uniwersytetem Potwornym, w scenorysie widać zbliżenie na Mike'a. Jego postać dominuje kadr, jest blisko kamery. Mike robi karierę jako trener straszaków i umieściłem go w bliskim kadrze, bo w tej scenie jest silniejszym bohaterem, silniejszym niż Sally. Możemy przekazać tak wiele za pomocą samych obrazków. W tej części pokażemy wam kilka sztuczek i jak je wykorzystać do opowiadania swoich historii.